Wyobraźcie sobie, że weszliście do głębokiej, długiej, nie wiem, na 5 kilometrów jaskini, jesteście gdzieś tam już na 4 kilometrze i nagle kończy wam się źródło światła. No nie macie szans, żeby wyjść z takiej jaskini. Jeszcze jak ona ma kilka różnych odnóg, tak? I zakamarków, no bez światła, no w jaskini jest ciemno, naprawdę. Nasz projekt skierowany jest dla młodzieży w wieku szkolnym. No, zwykle zapraszamy klasy czwarte, ale oczywiście, jeżeli inne klasy chciałyby zobaczyć tą prezentację, to oczywiście jest taka możliwość. To ubieram pod spód, pod taki kombinezon. Mamy tutaj dwa takie kombinezony. Ten jest mój. Ja go tutaj dzisiaj ubiorę wam. W ogóle zrobimy tak, że ja przygotuję się na wyjście do jaskini i ubiorę wszystko i w trakcie ubierania się w te wszystkie potrzebne rzeczy będę opowiadała, a wy będziecie też mi pomagać w tym, po co to ubieram i do czego to służy. No jak w tej jaskini może być? Niebezpiecznie. Niebezpiecznie, to na pewno. Jak ciemno, jeszcze? Ciemno. Ciemno, bardzo dobrze. Zimno. Ciemno, zimno, niebezpiecznie, w ogóle po co tam iść? Jak jeszcze jest? Bo ciasno. Ciasno, mokro. Zimno. Zimno. No właśnie, jaka temperatura może panować w takiej jaskini? Czy jest raczej ciepło, czy zimno? 5 stopni. Bardzo dobrze, to jest temperatura w okolicach 5 stopni i ta temperatura jest zawsze stała. Chodzisz po jaskinie? Nie. Bo dużo wiesz. Nieważne, czy pójdziecie do jaskini w lecie, czy pójdziecie zimą, ta temperatura jest stała i się nie zmienia. Jest zawsze, przeważnie w jaskiniach jest wilgotno, no i zawsze, nie ma zmiłuj się, jest ciemno. Dlatego potrzebujemy tego sprzętu i Asia go pokaże tak, wszystko po kolei. Tak, ponadto, no tak, jeżeli wiemy o tym, bo sprawdzamy wcześniej, do jakiej jaskini idziemy, tak? Jeżeli wiemy o tym, że jaskinia jest w miarę prosta, to nam nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt. Natomiast jeżeli idziemy gdzieś, gdzie są pionowe zjazdy na linach i są jakieś właśnie trudności, to wtedy musimy się w ten sprzęt wyposażyć. Więc to jest kombinezon jaskiniowy. Jak myślicie, dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej? Po co są te czarne tutaj elementy? Dla ochronienia. Tak, dla ochrony. Takich strategicznych miejsc, którymi możemy się trochę poobijać, aby poobcierać w jaskini. On jest też wykonany z takiego materiału, że mi po prostu nie przemaka i chroni mnie przed błotem, wilgocią. Zakładam jeszcze na głowę kask. Jak myślicie, dlaczego kask się zakłada na głowę? Żeby właśnie się nie uderzyć, jak w miejscach jakichś takich węższych w jaskini, żeby po prostu głową nie uderzyć, ale też może się stać tak, wcześniejsza grupa mi tu widzę wyregulowała, ale może się też tak stać, że może coś się oderwać, jakiś kamień może polecieć. W jaskini jest ciemno, więc biorę czołówkę, tak? Lina jest już przywiązana do drzewa, czy tam do jakiegoś stanowiska, które jest przy wejściu wybudowane. I teraz ja chcę do tej jaskini bezpiecznie zjechać, tak? Mam jeszcze tam w dół 100 metrów zjazdu, więc chcę bezpiecznie tam zjechać. I do tego potrzebne są dwa przyrządy. To jest przyrząd, który nazywa się szant. Proszę. I rolka zjazdowa. Tak, i rolka zjazdowa. Wy chłopcy tam się też interesujecie chyba tym, nie? Jaskiniami, tak dużo wiecie na ten temat. Można też zawsze wziąć GoPro. Więc to jest szat i bierzemy drugi sprzęt, czyli rolkę, dopinamy tutaj do punktu centralnego. Otwieramy taką rolkę, wkładamy linę do środka. I teraz tak, żeby zjechać, no to obciążamy tą linę. Myślicie, że to wytrzyma? Raczej powinno. I w ten sposób zjeżdżamy. I teraz tak, gdyby mi się coś stało w trakcie takiego zjazdu, po to są dwa te przyrządy, żeby było bezpiecznie. Puszczam tą rolkę i gdyby nie było tego przyrządu, to ta lina dalej jedzie i ja spadam. Natomiast teraz, widzicie co się dzieje? Ten szant, ten przyrząd się zablokował i teraz jestem
wiszę na tym przyrządzie. Pomimo to, że puściłam ten, więc na przykład no kamień spadł i coś się stało. Więc uratowana jestem, bo mam dwa przyrządy. Gdybym miała jeden, to bym... No i jadę. No i jestem już na dnie jaskini. Chodzimy sobie po jaskini, oglądamy tam gdzieś dalej tą linę, możemy puścić kolejne kawałki, które mam w plecaku, tak? I postanawiamy wyjść, więc żeby wyjść... Trzeba znowu się wepchnąć i tak wspinać się. Tak, tylko że teraz do tego jest potrzebny inny przyrząd, który mam tutaj na takie... Tutaj jest taka taśma piersiowa, krolówka, a to jest krol. I wpinam do krola. Potrzebne mi jest coś takiego. Co to jest? Ja zapomniałam, co to jest. Jakby się zjeżdżało. Wiem, to jest po to, żeby chodzić. Nie, dobra, to jest połanietka. Połanietka. Tak, ale tak potocznie my mówimy sobie na to małpa. Teraz tak, nogę wkładam tutaj do stópki, która jest dołączona do małpy. To jest ekstra rzecz. Uwaga, obciążę. I teraz tak, żeby się poruszać w górę, to muszę przesuwać tą nogę, tak, wyżej. I tą nogą tutaj wybieram i wybieram tutaj linę. Przesuwam małpę do góry i wybieram na król. I przesuwam i ta lina mi się tutaj wybiera, widzicie? Przesuwam i ona mi się tutaj wybiera. No i tak, i tak cały czas dokładnie. Jak jestem już na górze, to jest tak bardzo fajnie wymyślone, tak mi się to bardzo podoba. Tak jest fajne to chodzenie po tych jaskiniach, właśnie dzięki temu, że jest takie bezpieczne. Bo zjeżdżając są dwa punkty na linie, wchodząc na górę są dwa punkty. A jaskinie naprawdę bywają bardzo urocze. To tak się wydaje, że tam na dole jest ciemno i nic nie ma, ale można sobie odpocząć od wszystkiego. Wszystko zostawia się na górze, a na dole jest tylko jaskinia. Proszę. Dobrze, Kato. Dobrze, Kato. Pomyślmy, że jest bardzo ciasno i cicho. I ten koniec. To bardzo Nasz projekt Jaskinie i Kopalnie Ostańce i Skały na terenie gminy Krzeszowice skierowany jest do młodzieży szkolnej, głównie do klas czwartych, ale oczywiście jeżeli inne klasy starsze, młodsze chciałyby zobaczyć naszą prezentację, to serdecznie zapraszamy. Jest wydarzenie na Facebooku, na naszym Facebooku Trawersowym, można znaleźć wszelkie informacje, jest numer telefonu, jest mail do nas podany, można dzwonić, pisać, wziąć udział w wydarzeniu. To są wszelkie informacje, daty, co, kiedy i gdzie widzimy, co zwiedzamy, co można z nami zrobić, także zapraszamy serdecznie.